noc sylwestrową z 1996 na 97 rok. W miejscowości Miłoszyce dochodzi do brutalnego gwałtu i morderstwa, za które niesłusznie skazany na 25 lat został Tomasz Komenda. Co łączy zbrodnię miłoszycką ze światem gangów i skorumpowanych przedstawicieli prawa? Grupy przestępcze zdobywały wiedzę bez problemu właściwie. Co policja robi, czym dysponuje. Studii samochodów padał historię, jak na korytarzu sądowym negocjował ze swoim adwokatem kwotę łapówki. Nagle otwierają się drzwi, ten sędzia wychodzi z gabinetu i mówi, to nie targ, tu się nie targuje, pan płacisz, pan będziesz miał. Przyznałeś do 400 tysięcy, tak? Z tego co powiedziałem. 200 tysięcy, ale tam jeszcze takie kwoty też były. Czyli można powiedzieć dziki zachód. Policjanci spotykają się z przestępcami na dyskotekach, w domu publicznym. To kto tym miastem rządził tak naprawdę? No ja też miałem wątpliwości, kto dyktuje warunki. Czy jeden z przestępców mógł uniknąć odpowiedzialności za udział w miłoszyckiej zbrodni? Wjechałem nie z tego względu, żeby uciec przed czymś, bo z tego co pan widzi, mój list jest z jakiejś pierdoły, których ja nawet przypuszczam, że nie zrobiłem. On miał takie dziwne zachowanie do kobiet, mogliby mu sprawdzić jego DNA. Dlaczego policjanci i prokuratorzy nie podjęli, wydaje się, oczywistego wątku, by wyjaśnić sprawę brutalnego gwałtu i morderstwa młodej dziewczyny? Los Tomasza Komendy przesądził się w burdelu na Samoforowej? Byłbym w stanie postawić tezę, że po aresztowaniu na Samoforowej strumienia mielał się alkohol. Szukamy osoby, która zostawiła ślady nasienia na sukience Małgosi, tak? Nie wiemy kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach te ślady się pojawiły. Na pewno musi być ten wątek wyjaśniony, żeby zamknąć sprawę. Nie wyjaśnił tego prokurator Stanisław O., który jako przedostatni z prokuratorów badał sprawę morderstwa z Miłoszyc. Badał też sprawę tzw. grupy bramkarzy, do której należał Artur K. Stanisław O., pracując w prokuraturze okręgowej, miał potężną wiedzę o układach łączących świat przestępczy z policją i prokuraturą. Sam był częścią tego układu, za co zresztą kilka lat później został skazany. Jest jedną z niewielu osób, która opowiada, co działo się w latach 90. w organach ścigania, w wymiarze sprawiedliwości i w świecie przestępczym. No, było to normą, że przychodził adwokat z reklamówką wódki i zakąski. No, to była norma. Tam adwokaci się przybijali codziennie i codziennie przychodzili z alkoholem albo dla mnie, albo dla Był taki sędzia na Śródmieściu, kolega Jurka, który sądził sprawy w stanie totalnego upicia. Nikt go nie rozumiał, co on mówi. I co się działo? Nic się nie działo, że nas jakieś adwokacie czy oskarżenie mieli coś, jakieś pretensje. W grę zaczęły wchodzić już nie tylko wspólne posiadówki przy wódce, ale również pieniądze za informacje, a także za uchylanie aresztów. Skorumpowani byli policjanci, ale też i prokuratorzy. Pieniądz przyciąga, no łatwy pieniądz przyciąga, więc niektórzy policjanci dali się skusić. No. Te grupy przestępcze zdobywały tą wiedzę bez problemu właściwie. Co policja robi, czym dysponuje, jaką ma wiedzę i tak dalej. Nie? Taka historia, którą nieżyjący już dziś skorumpowany prokurator opowiadał, kiedy po jakiejś bardzo suto zakarpianej alkoholem imprezie prokurator budzi się w domu i z kieszeni marynarki wyciąga plik banknotów marek i zastanawia się, kogo ja miałem wypuścić.